Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na kolejnego vloga. Vlog sobotni. Mamy już w sumie po południu, jest godzina trzecia, natomiast my dzisiaj żadnych planów na ten dzień nie mieliśmy. Ja żadnych wyjazdów, żadnych zakupów na szczęście, tylko dzisiaj tak dokładnie posprzątaliśmy mieszkanie. Z tego względu, że w środę przyjeżdża do nas rodzina ze Szkocji. Trzy osoby, teściowa, Pawła, siostra z córką, więc przez tydzień będziemy mieli gości. We wtorek jeszcze to mieszkanie, tak wiecie, dosprzątam, bo to jeszcze trzeba będzie trochę ogarnąć, odkurzać kurze, podłogi i tak dalej. Natomiast tak na razie jest dosyć czysto. Jakie mamy takie plany, takie dzisiaj większe? W sumie żadnych, jak już wspomniałam, tylko chcieliśmy iść jeszcze dzisiaj na ogród, na działkę, tam trochę ogarnąć, ale takie wiecie co jeszcze... Musimy tam trochę w domku posprzątać, w sensie też również odkurzyć i kurze pościerać i w sumie przydałoby się tam jeszcze, wiecie, takie porobić porządki ogrodnicze typu właśnie jeszcze trawę skosić, natomiast dzisiaj ta pogoda jest słaba, bo od rana mocno padało, więc to koszenie odpada. Pewnie Paweł to skosi w poniedziałek, wtorek tą trawę, bo tam może właśnie zrobimy sobie grilla, jak dziewczyny przyjadą, więc to tam też trzeba trochę poogarniać. No ale dzisiaj myślę, że można tam by tam jeszcze trochę odchwaścić, bo wiecie co, tak, jak jest taka ziemia mokra, to wszystko to tak dobrze wychodzi. Wiecie co, w dzisiejszym vlogu jeszcze chciałam Wam pokazać te torebki, co zamówiłam ostatnio na Zalando. One przyszły w końcu do mnie w poniedziałek. Ja je przetrzymałam, jedną wybrałam, natomiast przetrzymałam je wszystkie, bo chciałam je po prostu jeszcze pokazać. I w poniedziałek, może wtorek, znaczy we wtorek już na pewno je pójdę odesłać z powrotem. Bo zamówiłam cztery, a no mówię, tylko jedną potrzebowałam. Więc dobrze, więc może teraz Wam pokażę te torebki i pokażę Wam w ogóle, co wybrałam. Zanim do tych torebek przejdę, chciałam Wam zrobić taki mały update do tych perfum, które kupiłam sobie w Hiszpanii, firma Caravan. Ja mam numer 82 i ten zapach jest bardzo ładny. One naprawdę, te perfumy ślicznie pachną, natomiast one są jednak nietrwałe. Ja po 2-3 godzinach ich już nie czuję, może ktoś się czuje ode mnie, natomiast no fajnie, jak po prostu to pachnie trochę dłużej niż 2 godziny na ciele, więc myślę, że tego więcej nie wrócę, czy zużyję to do końca, wiadomo, ale tego więcej nie kupuję, mimo tego, że zapachy są naprawdę bardzo ładne i takie niespotykane. Natomiast no wiecie, no jakoś perfum jest średnia, więc jako same zapachy są piękne, natomiast jakości takiej tych perfum nie polecam. Dobrze, moi drodzy, więc ja przechodzę z tymi torebkami. Jak już wspomniałam, zamówiłam je cztery. Tutaj więc ten ogromny karton. I teraz najpierw może pokażę te, które odsyłam. Więc tak, pierwsza torebka to jest taka materiałowa. Ona jest taki krem z takim beżowym, nie beżowym, takim kamelowym kolorze. Ta torebka w sumie była najdroższa, bo ona była 45 euro, ale przeceniona na 15. Natomiast wiecie co, ja jej, nie wiem, jaka to jest firma, Cygn? Ja jej nie dostaję z tego względu, że wiecie co, ona jest taka tutaj, nie ma żadnego zamka, to ani żadnego zatrzasku tutaj. I ona jest taka dosyć odgnieciona, to mi się bardzo nie podoba. Więc ogólnie ładnie ona się prezentuje, bo taka wiecie, wakacyjna, letnia, natomiast ona taka bardzo odmieciona, ja nie lubię takich torebek, to tak się mocno po prostu potem wgniatają. I tutaj prawdopodobnie był problem potem z czyszczeniem, bo to jest jednak materiał, a nie takie tworzywo, taka ala skórka, więc to raczej... Znaczy nie, to idzie do zwrotu, bo to mówię, takie niepraktyczne bardzo, jak dla mnie przynajmniej. Dalej tutaj mam taki... Tylko wiecie co, będę szeleściła trochę. Taki brązowy kolor, taki kamelowy. I ta była za 22 euro, chyba bo przeceniona była z 30. Ogólnie ona jest całkiem fajna, ona to tak miała dwie rączki plus tu ma zatrzask i ona ma jeszcze taki zamek, taki pasek, wiecie, że to na ramieniu można spokojnie nosić. Zamykana jest, aha, to jest firma Anna Field. Natomiast ten materiał jest taki dosyć miękki, ja się boję, że on się strasznie tutaj gdzieś zarysuje, ale ogólnie torebka i kształt jest bardzo fajna, więc... To też jest zgodne uwagi, natomiast no, zastanawiałam się nad nią. Wybrałam też podobny kolor, za właśnie ja Wam pokażę, natomiast no tak nie byłam tego pewna właśnie, tworzywa jest takie bardzo właśnie mięciutkie.
Więc to jest ta druga torba. Natomiast ta trzecia, która idzie do odsyłki, jest zielona. Natomiast ten kolor zielony jest bardzo ładny. On, znaczy ja nie mam w ogóle problemu nosić, wiecie, latem koloru zielonego, czy tam, nie wiem, czarnego, czy brązowego. Po prostu torebka musi mi się spodobać. Torebka jest, to jest też Anna Field. Ona jest bardzo ładna. Ma bardzo ładny ten kolor. On jest taki właśnie zielonkowaty, taki zielony, taki... taki średni ten kolor zielony, ale jest taki połączony jakby z czymś, to nie jest taki typowy zielony kolor, jest bardzo ładny ten kolor w ogóle torebki, taki właśnie letnio-wiosenną mi się kojarzy, natomiast ona ma tutaj, ta torebka również zatrzaski w środku, tutaj ma wokół takie zameczki, które można tak lekko rozszerzyć, też fajnie, żeby tą torebkę trochę powiększyć, natomiast ona, zaczęłam swoje klamoty wkładać i ona troszeczkę dla mnie jest za płytka po prostu, wolę torebka jest troszeczkę po prostu jakby głębsza, natomiast ona sama jest bardzo ładna. No brakuje jest jakiś tam, może co, no z 5 cm, może troszkę więcej, którą ją zostawiłam. I ona była za 30 euro. I ta, którą zostawiłam, to była za 25 euro. I to jest też Anna Field. Też taki brązowy kolor właśnie. To jest, nie, to jest z tyłu, co wam pokazuję. Tu jest przód. Więc tak, tutaj właśnie jest logo, ta skórka, znaczy skórka, to nie jest skórka, to jest skajka. Ten materiał tutaj jest bardziej taki sztywniejszy niż to, niż ten, więc dlatego właśnie też to, dlatego też to właśnie zatrzymam, ale też mi się kształt dosyć podoba. Chociaż ja nie powiem, żebym wolała jeszcze większą, natomiast większej, no ciężko mi znaleźć taką taki wielki szober, może właśnie w Primarku znajdę, ale więc tak czy siak, ona jest dosyć duża, bo ja jak te, w ogóle te torebki wszystkie przyszły, to ja widzę, każdą popakowałam swoje te klamoty, które noszę w tej swojej głównej torbie i sobie sprawdziłam po prostu tą wielkość i ta mi najbardziej odpowiadała. To takie ma złote elementy, bo ja ogólnie bardziej wszystko w złocie, to ma takie jeszcze kieszonki z boku i tutaj właśnie sobie włożyłam chusteczki po prostu do nosa, więc wiecie, torebka bardzo mi się podoba, ona kosztowała 25 euro, to była taka normalna cena, więc cena wydaje się, że całkiem jest ok. I widzicie, ja to nożę tam do Trumpów, do Adidasów, ja nie mam z tym problemu, że musi być jakaś jasna, typowa jasna na lato, taka mi też również się bardzo podoba, więc tą właśnie zostawiłam. I wiecie co, pokażę wam jeszcze fajną rzecz, którą kupiłam w Aldi i jest to bielizna. Dobrze, więc jestem z powrotem, przyznam cały karton, bo właśnie sobie kupiłam w tym tygodniu, to jest taki stanik, on jest wielofunkcyjny, czy można go nosić, wiecie, jako bez ramionczek, z ramionczkami, tutaj wszystko jest opisane na jedno, na dwa i tak dalej. To było niedługie, kosztowało chyba 5,99. Ja kupiłam sobie taki stanik w beżowym kolorze, identyczny w tamtym roku. Bardzo fajne są te stanki, bo one się w ogóle dobrze trzymają. Skóry nie zjeżdżają do takich topów, tam gdzie nie... Te ramionczka tak wyglądają tak nieciekawie, więc to jest fajna... Fajne są te staniki, bo wiecie, one trzymają naprawdę mocno i one są, no tanie są w ogóle, bo wiecie, 6 euro to nie jest dużo, natomiast tutaj ja kupiłam najpierw sobie 75B i potem szłam do domu i go zmierzyłam i nie mogłam się w ogóle zapiąć, więc pojechałam wczoraj ponownie i wymieniłam się sobie na 80B i akurat ten jest na mnie dobry, nie wiem, czy materiału przybrakło przy produkcji, czy po prostu ten jest troszeczkę... No inaczej po prostu zrobili, bo ten beżowy mam 75B, więc stanik oczywiście polecam. W ogóle, wiecie, tam w Aldi pojawia się często bielizna beżowa. Bardzo lubię też takie staniki beżowe właśnie w Aldi. To jest po 6 euro, one są też niedrogie i naprawdę są też równie słabe, bo ja mam właśnie takie dwa już, czy tam we trzy. I tutaj jeszcze ma do tego chyba ramionczka jakieś dodatkowe w tym woreczku. Chyba ma dwa razy, dwie pary ramionczek dodatkowo, więc tak czy siak. Opłaca się, tania bielizna, więc to mogę polecić. No dobrze, więc tak, to będzie wszystko, co chciałam wam dzisiaj w ogóle pokazać z tych moich mini zakupów. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy jeszcze dzień, to wiecie co? Ja sobie bardzo dużo zaplanowałam ten dzisiejszy dzień, bo ja w ogóle jestem osobą, która właśnie bardzo dużo robi w ciągu dnia. Dużo sobie planuję i właśnie chcę to wszystko wykonać. Nie wiem, czy się dzisiaj ze wszystkim wyrobię, bo właśnie jeszcze mówiłam, ta działka, jeszcze chciałam cię sobie poprasować trochę. Zrobić jakiś trening, a w ogóle do treningów to teraz już tak nie trenowałam ostatnio dużo przez te upały i dzisiaj muszę pewno trening sobie zrobić i teraz chciałabym jakiś pilatesowy znowu coś i pojawiły się dwie takie panie w propozycjach właśnie na YouTubie do no, z nowymi ćwiczeniami. Powiem wam, że bardzo fajne ćwiczenia, jedna miała takie bardziej intensywniejsze, druga troszeczkę mniej. I dzisiaj zobaczę, właśnie zrobię sobie któryś trening z jedną dzisiaj z nich, tylko nie wiem, czy to właśnie te mocniejsze, czy te słabsze, wszystko zależy od tego, jak się po prostu
na pracę na tej działce, czy w ogóle się coś tam napracuje, to jeszcze nie wiem. Ale dzisiaj jeszcze chciałam sobie przeharować włosy, bo wiecie co, po tym moim urlopie mam tak jasne te włosy, tak mi to słońce rozjaśniło, że bym wolała troszeczkę ciemniejsze. Więc sobie to właśnie dzisiaj jeszcze chciałam zrobić. I bym chciała dzisiaj jeszcze pomalować sobie paznokcie u stóp, bo no bo to jest, wiecie, lato, ja lubię sobie zmieniać często kolory u stóp. Nie lubię, wiecie, to taki, nie mogłabym sobie zrobić hybryd na przykład na stopach, dlatego że po prostu ja lubię sobie często zmienić kolor. Mnie na przykład 4-5 tygodni by mnie strasznie męczył jeden kolor po prostu na stopach, więc, a czy nawet u rąk, dlatego właśnie nie robię tego, sama sobie maluję w paznokcie w domu i chyba dzisiaj sobie znowu jakiś kolejny kolor, coś takiego ładnego, różowego, może jasnego, zobaczę jeszcze. No mam nadzieję, że ja się wyrobię z tymi moimi planami, bo ja właśnie, jak mówię, planuję zawsze bardzo dużo. Na ogół to wszystko robię, bo ja jestem takim typem, że jak sobie planowałam, to już to muszę zrobić. No ale wiadomo, czasami jak sobie zaplanuję przydużo, no to jest mały problem. Więc dzisiaj sobie zaplanowałam jeszcze parę rzeczy, mam nadzieję, że się wyrobię, ale trening muszę koniecznie zrobić, najwyżej prasowanie sobie przesunę, no nie wiem, zobaczę jeszcze. No i te włosy, bo już tak mnie trochę denerwują. No dobra, moi drodzy, ja będę na razie kończyła. Tam nagram może jakieś jeszcze urywki z tego ogrodu, jak pójdziemy. A jeżeli gdybym nie nagrała tych urywków, to się z Wami na teraz pożegnam. Bo, no mówię, wezmę ze sobą kamerę, ale gdybym zapomniała po prostu coś dograć, to po prostu z tego miejsca się z Wami pożegnam. Chyba, że mówię, no coś, że tą kamerę może wyciągnę, coś tam ciekawego nagram, ale wiecie, no w ogrodzie to tam tak słabo ciekawe rzeczy mogą być. Dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!